cześć wszystkim, tu Penet z Miasta Książek, jest ze mną Patryk. Again. Ponownie, czyli wiadomo co będzie tym razem. Pixelbox, w ogóle dobraliśmy się na czerwono. Nie wiem jakim cudem, ale ogólnie wyszło. I tak, mam dość małą baterię, więc postaram się to wszystko szybko otworzyć w miarę, żeby zdążyć. I w tym Pixelboxie było anime. I jest One Piece i Dragon Ball. Tak jest, więc jest nie przedłużamy, zaczynamy. Ciągaj pierwszy. Koszulka, czyli jeden z lepszych. Okej. Co mamy? Nie wiem. Zobaczymy. Okej, tu mamy z Boku no Hero Academia. Okej, nie to znam. To jest... O Jezu, nie. Dobra. Jeśli dobrze pamiętam, to jest jakiś tam dyrektor szkoły dla superbohaterów. Okej. Ale ogólnie fajnie, plus ultra. Ale oni mają fajne, naprawdę świetne koszulki i trzeba szybko nagrać, Patryk, bo patrz, miga. Zajebiście. Ja wyciągam coś ciekawego. Mamy kulkę. Antystresowo? Antystresowo kulkę z Dragon Balla. Okej, okay, fajnie. Okej. Okay. No, ale jest taki. Dobra, okej. Okay. Taka kulka. Naklejki? Chyba tak. Tak, to są naklejki. Okej, okay. Okay. Będę nagrywać szybko pod zbliżenia, i... więc będziecie widzieć. Złam pan. Okej, okay. Nie spodziewałam się tych rzeczy. Okej, okay. Co to? Aha. Okej, okay, otworzyło się. To jest figurka i to jest z One Piece. Głównego bohatera, Luffy'ego. Okej, okay, fajnie. Okej, okay, spoko. Ale... Ej, nie no, fajnie. Ja lecę dalej. O, no, co to jest jeszcze? Kubek? Ja, z Dragon Balla. Czy to foliowany nawet. O kurde, te figurki to są sztosem jakimś totalnym. Okej. Okay. O. Tak, pokaż. Capsule Corp? A to nie wiem z czego jest. Dragon Ball. A, Trunks! A, fajnie, ale kurde. Dobra, to już wiadomo co tyle ważyło, okej? Okay. To co, teraz? Dawaj dalej. Nasz czas broni. Niestety, który... Mamy przypinkę. Kawaii! Jezu, cute! Okej, okay, fajnie. Dobra, czy jeszcze coś zostało? Tak, tam jest jeszcze jedna rzecz. No to jest... Death Note! O, ja to podpierdalam od razu. Nawet mowy nie ma. To jest moje. Nie ma bata, ja akurat jedyne co znam z tego. Death nie ma bata. Tym bardziej, że ja uwielbiam takie zeszyciki, okay. Ale jest... O Boże, tego się kompletnie nie spodziewałam, także ja to podpierdalam. Jest piękne, zobaczycie przybliżenia. Jest świetne. O kurde, ale tu Zoro jest jeszcze, Buggy. Dobra, masz wszystko? Chopper. Tak, to jest wszystko. No to jest, dobra, co my tu mamy? 8 rzeczy tym razem było. Śmiertelny notatnik. Lepkie karteczki od Łysego, czyli zestaw licencjonowany wlepek z serii One Punch Man. Ja wiem, czym ci już to kojarzy. No tak. Pamiątka z zaświatów, czyli zestaw licencjonowany wlepek z serii Bleach, czyli to jest to. Okay. Firmowy gadżet od Bulmy, czyli licencjonowany kubek z serii Dragon Ball. Kula do gniecenia z Dragon Balla. Motto na ten rok, czyli limitowana koszulka. Mroczna ozdoba. To za taka mało mroczna, mam wrażenie. I Władca Piratów, czyli licencjonowana figurka z serii One Piece. O, a spodziewałeś się Funko Popa, widzisz? No, Funko Popa się spodziewałam, ale... Zaskoczenie! Muszę przyznać się, to się... Nie, Death Note dla mnie wygrał. Jak ja nie oglądam anime, ja może ze 3-4 anime obejrzałam w życiu. Tak, no, Death Note naprawdę mi się podobało. Chociaż chyba wolę film, bo szybciej to leciało. Wolę mi nie, sobie anime się jest, przeciąga. Anime jest dużo lepsze, anime. Dużo lepsze. Czy tam bardziej psychologiczne jest, ale to się tak dłużyło, że to jest głowa mała dla mnie. Nie, anime jest... Tam tak. Powiedzmy pierwsze 10 odcinków jeszcze było okej, okay, ale potem, no nie, no to jest dramat. Się mogło w 3 odcinkach wyjaśnić, a trwało 30 odcinków. Nie. Anime jest dalej nie. Dużo lepsze. Nie, w filmie się szybciej tak wszystko jest, działo. Takie jest moje zdanie. No, a kolejny Pixelbox, myślałam, że może będzie jakiś z tematem, który ja lubię. Mhm. Romantyczny. Następny jest Brutal i jest... Assassin's Creed Valhalla, którym jestem niesamowicie ucieszony. I The Walking Dead. I The Walking Dead. Czyli wikingowie i zombie. Fuck logic, po prostu. Jestem bardzo zniesmaczona, bo myślałam, że w końcu coś dla mnie się trafi. A ten po prostu pełen zachwytu. Fan, ja bardzo się cieszę. Valhalla już mam za sobą. Po prostu bez sens jakich mał. Czemu? No, masz Luffy'ego na pocieszenie. Bez ręki, bo odpadł. Przeraża mnie ten gościu. Jak będziesz na mnie patrzył w nocy, to już tak, jest tak. Bardzo dziwny. No, bardzo fajnie. Okej. Okay. O, będzie klęczał. No to co? No to tyle. Co myślisz, że jest najlepszym tym aktualnie? Death Note, tak? To jest dla mnie miodzio.
Ja już zabieram i koniec. Ja będę się prawa na tym notatniku. Ja na razie nie wiem, wydaje. Chociaż jak mogę zaznaczyć, kto tu umrze, no to... Będę pierwszy na tej liście. Nie, jeszcze mi się przydasz. Czuję się ucieszony, niesamowicie. Jeszcze możesz trochę pożyć. Dziękuję. Bardzo doceniam. Okej, dajcie znać, co wam się najbardziej spodobało z tych rzeczy, które tutaj otworzyliśmy. Dajcie znać, czy też zamawiacie pixelboxy. I czy was Valhalla i The Walking Dead interesują, bo ja trochę nie w temacie jestem. Oby gameplaya oglądałam z The Walking Dead'a. Nie oglądałam serialu. Serial się różni od gameplay, od razu ci mogę powiedzieć. Nie wiem, gra mi się podobała, jak oglądałam. To i tak nie ma żadnej różnicy. Chociaż ta pierwsza część, ta druga... Niesamowita różnica jest. Nie wiem, nie chcę się oglądać Tasiemca, który ma 10 czy tam 11 sezonów. On się jeszcze nie skończył. Dokładnie, więc nie, dziękuję. Ale dobra, my będziemy dyskutować później już na ten temat. Dzięki, że dotrwaliście do końca tego filmiku. Pewnie wyjdzie krótko, no ale przepraszam, bateria nie współpracuje. I co, do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć.